Witam serdecznie fanów Blendera. Dziś nagram dla Was taki szybki poradnik, jak w Blenderze zbudować sobie szyk obiektów w oparciu o torusa. Bez zbędnej zwłoki zapraszam zatem do oglądania dalszej części poradnika po krótkim intro. Ze sceny usuwam cube'a. W miejsce cube'a wstawiam torus. Torus będzie miał 16 segmentów na 4 segmenty. Przejdę do widoku od góry i dodam kolejny nowy obiekt, grid. Przeskaluję go. Włączę widzialność oczek siatki. Teraz zaznaczę torus, shiftem do zaznaczenia dodam grid, komenda Ctrl P, parentowanie w trybie obiekt. Przechodzę do zakładki obiekt, właściwości, face'y, włączam skalę, skaluję element. Teraz zmieniam widok od przodu, duplikuję zaznaczony obiekt, jest to obiekt pomocniczy, R, obracam go. Ten obiekt pomocniczy po prostu skaluję, żeby był mniejszy. Tak. I jeszcze skaluję względem osi Z. OK. Ten detal duplikuję. R rotuje o 90 stopni. GX przesuwam w prawo. Tak, żeby utworzyć tu takie połączenie. Zaznaczam ten element, G, Y, do góry przesuwam. G, X, tak, jeszcze raz. O, i tu precyzyjnie ustawiam sobie siatkę. Tak. Mam zbudowany taki układ instancyjny. Co mogę zrobić dalej? Zaznaczam grid. Komenda Ctrl A i buduję instancję realną. Instancja realna została zbudowana. Zaznaczam. Grid usuwam. Jest to zbędny element. I te elementy składowe również X usuwam. Teraz zaznaczam elementy niepotrzebne. Shiftem doznaczam kolejne torusy X. Pozbywam się ich. Mam teraz taki układ. Jak widzimy, ten układ składa się z dużej ilości torusów. Chciałbym to wszystko połączyć w jedną siatkę, a więc zaznaczam torus środkowy, Shift, dodaję pozostałe elementy. Komenda Ctrl J. Mam już teraz jeden układ przestrzenny o nazwie torus 45. Mogę wejść do trybu edycji, wybrać sobie określony obiekt, na przykład shiftem zaznaczam pętlę, Ctrl plus na klawiaturze numerycznej. Przechodzę do edycji proporcjonalnej. G, Z. O,
No i powiedzmy, wypaczam sobie ten element. Tak, wyłączam edycję proporcjonalną, zaznaczam wszystko, najlepiej w trybie przezroczystości, GZ, tryb obiekt, ustawiam podgląd, wyłączam przezroczystość. I teraz do obiektu dodam modyfikator subdywizji, przez to wygładzę torusy, tryb wysmuklający, wygładzający. No i mam zbudowany taki piękny, przestrzenny układ z wykorzystaniem parentowania oraz instancyjności obiektu grid. Dziękuję za uwagę.